troszeczkę muszę na spacerek, bo moja głowa szwankuje. Trochę ciśnienie mi tam jest, raz na górze, raz na dole. Jestem taka ciągle jakaś przymulasta. No to teraz posłuchajcie przyrody, ptaków. Wszystko się tak cudownie budzi, no ale ciągle jest chłodno. Ciągle jest tak jakby wiecznie zimowo. Dzisiaj też mnie, tak jak brokacik, posypał chwilowo śnieżek. Kochani, znów się dowiedziałam, że ktoś umarł wśród moich znajomych. I tak jak zawsze się usłyszy o tym, to taka przychodzi refleksja, jak życie przemija. Jak my jesteśmy tacy jak filiżanka, bardzo krucha. Nie wiadomo, w którym momencie pękniemy, kochani. Ludzie walczą ze sobą, z innymi ludźmi. Zwłaszcza teraz, w ostatnich czasach, jest takie wszystko napięte, takie agresywne. I wciąż zapominamy o tym najważniejszym. Podać sobie dłoń, spojrzeć sobie w oczy, wyjaśnić sobie różne rzeczy. Czasem jest tak, że mamy kogoś tak blisko. 10 minut drogi, czasem i za ścianą, czasem po drugiej stronie ulicy. I nie możemy jej przekroczyć, bo nasza jego nie pozwala. Bo coś nam tam doskwiera, bo mamy jakieś bóle, żale. Po prostu idźmy do tej osoby. Powiedzmy jej o tym. Przynajmniej niech ona wie, o co chodzi. A nie mija ciebie na ulicy i się domyśla i się bije z własnymi myślami. Kochani, wyjaśniajmy sobie wszystko na bieżąco. Nie zbierajmy tego, co nas boli latami, bo później naprawdę tego jest tony i sami nie zdołacie tego wywieźć. Będzie wam ktoś musiał pomóc, a to już jest ciężka sprawa. Trochę mnie chrypka, sorry, bierze. Muszę sobie odkrasnąć. Czasem jest tak, że ktoś mieszka setki kilometrów od nas i my jesteśmy gotowi do nich biec i jechać i nie ma żadnych przeszkód i znajdziemy czas i pieniądze i chęć i siły. A czasami, tak jak mówię, jest coś o 10 minut i jest nam bardzo ciężko. Teraz, zwłaszcza w tych czasach, trzymajmy się, kochani, razem. Trzymajmy się za ręce, wspierajmy się duchowo. Ja powtarzam, mimo tych różnic zdań, co was obchodzą różnice zdań? Każdy z nas jest inny. Czy będziesz się przekamarzać z koleżanką, dlatego że ona ma inny gust, ubiera się inaczej, ty inaczej? To jest to samo. Ty masz inne upodobania, ty masz inny światopogląd. Ty lubisz co innego, ona lubi co innego. Ale możecie być wspaniałymi przyjaciółmi. We wszystkim tak jest. Ktoś ma na jakimś tam etapie jest, poziomie, na jakimś, zdobył wiedzę, czym się interesuje. No i wywołują się dyskusje, debaty między ludźmi i takie właśnie, kto ma rację. A przestańmy już z tą racją. Zawalczmy raczej o relacje ludzkie niż te racje. Po co ci te racje? Ktoś jest za, ktoś jest przeciw, ktoś jest za PiS-em, ktoś jest za tym, ktoś za tamtym, ktoś za szczypawkami. Niech sobie będzie za czym chce. Zrób sobie po prostu kawę z tą kąpelą, z tym kimś, kogo lubisz, wypij, pośmiej się. Podyskutuj o duperelach, o kobiecych ciuszkach, o perfumach, czy nie wiem o czym, o wypiekach, o czymkolwiek, o pogodzie. Po co walczyć ze sobą, jak te lwy? Zauważcie, od wieków, wieków, wieków jesteśmy ponad 2000 na tej ziemi. Istnieje świat i ludzie i wciąż jest to samo. Władza, pieniądze, walka. Ja też widzę, że tu po YouTubie, wszędzie, w internecie, na Facebooku jakieś, zawsze są jakieś osoby, które się znajdą, te pszczoły latające, brzęczące, cykołucha i coś im się nie podoba i brzęczą i tam coś mówią, piszą do kogoś. Po co? Nie podoba ci się? Po prostu nie wchodź, nie czytaj, idź dalej człowieku swoją drogą. Tak jak mówię, zajmij się sobą najlepiej. Nie cudzym życiem, nie cudzymi poglądami, nie poprawię kogoś, że ktoś źle napisał, źle powiedział, czy tak, czy owak. On wyraził swoje zdanie. On może chciał napisać coś, co sądzi i niech ma do tego zupełne prawo. A że ty się z tym nie zgadzasz, no to nie musisz. Odpowiedz najwyżej grzecznie, że twoje zdanie jest takie i na tym się niech skończy. Ale nie, są osoby, które się ukrywają gdzieś tam i mają taką ochotę, bo im jest źle, nie mają swego życia. Albo mają zupełnie nudne, okropne, zdewastowane, bo sami na to zapracowali, bo sami takie sobie je urządzili i dają ciągle i tak. Jak zobaczą szczęśliwego człowieka, to tam mu przyczepią etykietkę, bo ty jesteś taka, bo ty się nie przejmujesz, bo ty się kochasz za bardzo, bo
bo ty jesteś egoista i tak dalej. Nie, kochani, macie się kochać, macie być słodkimi egoistami, w przenośni oczywiście, bo jeżeli nie kochasz siebie, nie kochasz innego. Jeżeli nie zrobisz nic fajnego dla siebie, nie zrobisz nic dla innej osoby. I właśnie to jest ta reguła. Ludzie, którzy siebie nie kochają, nigdy nie pokochają drugiego człowieka. Którzy nie szanują siebie, nie dążą do szczęścia. Nie będą cieszyć się szczęściem innych. Jeżeli się nie uśmiechają szczerze, prawdziwie, nie będą uśmiechać się do ludzi innych. No i właśnie. A tacy ludzie nieuświadomieni myślą, że jak ktoś jest radosny, uśmiechnięty, to trzeba go zhejtować, trzeba go sprowadzić na ziemię, no bo przecież on nie może być uśmiechnięty. Trzeba w nim coś znaleźć, jaką wadę, tak? I uziemnić go szybciutko, żeby inni coś myśleli złego na temat tej osoby. Kochani, tylko te osoby nie wiedzą, że nie pokonają tych osób, bo jak ktoś ma w sobie miłość, radość, szczęście i chce iść tą drogą przez swoje życie i jeszcze po drodze zaprasza na tą ścieżkę swoją, innych, jeszcze dzieli się swoją radością, miłością i pokazuje, jak to można zrobić i jeszcze dyskutuje z tą osobą, słuchaj, pomogę ci, powiem ci parę wskazówek, jak ja to zrobiłam, zobaczcie, aby dziątko płynie. Pięknie, co? Więc, kochani, taka osoba nie może być zła, tak jak właśnie te hejterzy myślą i chcą cię ściągnąć. Nigdy ciebie nie ściągną, pamiętaj o tym, nigdy nie daj się ściągnąć, bo jesteś wyżej wibrujący, jesteś miłością, wiedz o tym, pamiętaj o tym, przepraszam, muszę ten nocek wyczuć, bo taka pora roku i właśnie takie skutki. Więc kochani, bawmy się dobrze, cieszmy się, tak jak mówię, każdą minutą, no zobaczcie, czy to nie jest wielka radość przyjść sobie popatrzeć na staw, na pięknego, białego łabędzia, takiego śnieżnego, cudownego. Czy to nie jest wspaniały widok, czy to nie jest powód do radości, do uśmiechnięcia się, że właśnie ja tak bliziutko mogę stać sobie 50 cm od niego i tam pływają kaczuszki, zachodzi słoneczko. Czy to nie jest cudowne? Czy ktoś może mi zabronić być szczęśliwym? Czy ktoś ma prawo mi zabraniać podziwiać przyrodę, cieszyć się życiem, delektować kawą, śpiewać piosenki, tańczyć przy nich? No oczywiście, że nikt nie ma prawa mi zabronić. I wam też nikt nie ma prawa zabronić, kochani. I ludzie będą was podpuszczać. Wiesz, bo teraz jest taka sytuacja. Wiesz, bo tam coś na Ukrainie. Wiesz, bo tyle ludzi zmarło. Nie daj się ściągnąć. Powiedz, wiem, współczuję, łączę się z tymi ludźmi, ślę im to, co najpiękniejszego, tulę im w swoim sercu, ale nie mam zamiaru zmarnować swojego życia dla takiej idei. Kocham was bardzo, tulę was do serca, bawcie się cudownie, podziwiajcie teraz krajobrazy, przyrodę, zwłaszcza, że teraz ona budzi się do życia i budźcie się wy. Uczcie się kochać, pielęgnować to uczucie, dbać o swoje szczęście i nie opuszczać siebie nigdy jako kumpel, jako kumpela. No to całuski, moje kochani.